Po opuszczeniu statku nasi bohaterowie, nie tracąc czasu, czym prędzej ruszyli w drogę, aby odnaleźć skradziony klejnot i odzyskać utraconą nadzieję. Co jak myślicie? Ilu ich tam jest? Tak na oko to gdzieś koło setki. Myślałam, że będzie ich więcej. To, że jest ich setka, nie zmienia faktu, iż mają nad nami sporą przewagę. Patrzcie, tam na środku obozu. Widzicie? Wygląda jak wejście do tunelu. Tam na pewno ukrywa się prawo. Dajcie im parę minut. Za ten czas oddalcie się trochę. Dobra, słuchajcie. Ogarnąłem trasę patroli. Co 2 godziny jeden żołnierz wchodzi do lasu, aby zmienić strażnika. O, gdzieś tam. Przymkniemy się tam i zdejmiemy po cichu czujkę. Jeden z nas się przybierze. I tak co 2 godziny. Kiedy wszyscy będziemy przebrani, czekamy te 2 godziny i zmienimy się z następnym żołnierzem. Nie wzbudzimy tym sposobem podejrzeń. Przymkniemy się do środka obozu. Dojdziemy do środka tunelu i dowiemy prawusa. No, widzę, że już sobie wszystko obmyśliłeś. No ba, od tego przecież jestem. Jestem więc myśl, myślę więc jestem. Spas, nie filozofuj. Nie ma na to czasu. Przepuścić nas. Mamy pilną wiadomość dla prawusa. Co? Nie chcecie, aby nasz władca otrzymał pilną wiadomość? Ja się tym zajmę. Espia, co to było? Praktyka. Ale to śmierdzi. Skąd, jak nie powiem skąd? Żarty się jeszcze ciebie trzymają. No co? Samo życie. Nie samo życie, tylko brak higieny. No masz. I póki rozwinąłem ten temat, teraz się nie skończy. Co to jest? I gdzie jest prawus? Wydaje mi się, że w środku. Że tam? O nie, ja tam nie wejdę. Och, daj spokój, Ritari. Nie ma mowy. A właśnie, mowa niepotrzebna i na odwagi leczka.
Wchodzimy. Niech się dzieje wola nieba. Espia, zabiję cię. No co chcesz? Nie popychaj mnie więcej. Ojejku, powinieneś mi podziękować, a nie grozić. Patrzcie tam! Witajcie w moich skromnych progach. Witamy uniżenie. A, witamy. Nie przyszliśmy się tu przecież witać. Oddawaj kamień. Myślicie, że tak po prostu oddam wam najpotężniejszy przedmiot na świecie? Jeżeli tak, to jesteście głupsi niż myślałem. Mam nad tobą przewagę. Jesteśmy uzbrojeni. Lada chwila pojawią się tu wojska. Nie masz szans. Komu chcesz ciemnotę wcisnąć? Człowieku, łżesz jak pies. A co do psa? Przez cały czas śledziłem wasze poczynania. Wiem, z kim walczyliście, co robiliście, czego się nauczyliście. Przez długi czas mieliście w swoich szeregach szpiega, który szedł waszym tropem, wcielał się w różne osoby, a nawet zwierzęta. Sisterson! A, i owszem, podejdź do mnie, mój siostrzeńcu. Sisterson! Ufaliśmy tobie. Przygarnęliśmy cię w nasze szeregi. A ty tak nam się odpłacasz? Ty psie! Zamknąć się! Już nigdy więcej mi nie przeszkodzicie. A, i będziecie pierwszym pokarmem dla monstro. Monstro? Jak to? Obiecajesz przecież, że nic im nie zrobisz. Zejdź mi z drogi! Obiecałeś. Ostatni raz mówię, zejdź mi z drogi, albo do nich dołączysz. Nie. A więc sam się ciebie pozbędę. Nie jesteś mi już do niczego potrzebny. Nie darujemy ci tego, gnido. Nie masz tu nic do powiedzenia, rycerzyno. Do ataku! Ocyrid, spes omni, spes esse talendam, causa in pretentium poemna in futurum confertur. Nie! Nie, to niemożliwe. Espio, potrafisz mnie rzucić na niego? Postaram się. Teraz. Spaz znajduje pod kolumną teleport. Zaczyna wszystko rozumieć. Wie, co musi zrobić. Tylko w ten sposób uratuje przyjaciół od śmierci. Espia. Vitali. Thank you.
Au. Co tu się stało? Mitari, jesteś... A gdzie Spas? Spas! Stało się. To, co mu było przeznaczone. Straciliśmy naszego współtowarzysza. Nie, to niemożliwe. Nie myślisz chyba, że... A co mam myśleć? Koniec. Stało się. Patrz, pod drzewem. Spójrz. Czyżby... Tak. Teraz on jest klejnotem. Że ja? Spas! Spokojnie, nie pozbędziecie się mnie tak szybko. Ale tak, że tu, ty, tam, co? A, magia. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. To było dziwne. Wskoczyłem do tego portalu. Rozmawiałem z kapłanami. A potem wyrzuciło mnie tutaj. A co ci powiedzieli? Na razie to nie jest ważne. Ważne jest to, że nam się udało. Że jesteśmy cali i zdrowi. O tak, masz rację. A co ze smokiem? Z jakim smokiem? Nieważne. Ja idę na zbierać krótko na ognisko. Jest, myślę, tak. Może przy okazji coś upolować. We'll be right back.